Bandura prawo jazdy. Szoty, tak? Tak nie wolno. Ja? Ej, wyjebał! Wyjebał nam się! Dziadu! Nie, dobra! Dobra, wjeżdżam tyle. Nie, no poczekaj, 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 on wyjeżdża już. Ja pierdolę. To... Widzisz, no? Nie, no dobra, kręcę mu aferę teraz, kręcę mu aferę. Kręcę mu aferę. Jedźcie, 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 ludzie, jedźcie. Chcę... Mówiłem ci, parkujemy tyłem. No na koniec mi ukażesz parkę. My parkujemy ładnie. Ale nie ma parkowania tyłem na egzaminie, stary. Nie przodem, jeszcze, ja jeszcze. Ja pierdolę, idzie do przodu? No. No i co? Zobacz, jedź, podjedź. Zobacz, no. Podjedź, tu, no. Jeszcze. No. Lusterko twoje, no. Z linią. Okej, okay. I teraz kręcę na maksa? Kręcisz na maksa. I jedziemy. A jest lusterko z linią? Nie wiem. Niezbyt. Ja pierdolę, dobra, jest koniec. Jest koniec, jest koniec. Jedź pan, jedź. Zaparkuj sobie tutaj przodem. Ja sobie tu wjadę. Dobra, kończymy ten kabaret. I ja pierdolę, nie zaparkowałem. Dobra, TikTok mnie zniszczy. On się zgrywa, czy nie? Tam parkingi z prawej strony. Ej! Ale ja wam powiem jedną rzecz. Jak można nie potrafić zaparkować przodem? Afera była w domu instruktorkę? Tam kurwa. Jeszcze robili. Ja ogólnie, no ale dobra, jak mi chcecie powiedzieć, że on się porusza samochodem na co dzień, tak? Jeździ samochodem i nie potrafi kurwa wjechać samochodem w przodem. Ja 90% razy parkuję tyłem. No ale... Kurwa, dla mnie zaparkowanie przodem jest jakby, bo to jest nic innego jak mierzenie odległości i rozumienie, gdzie twój samochód się znajduje, kurwa, w danym kierunku. I to jest tak, jak jedziesz na przykład ciasną uliczką albo skręcasz w ciasnej uliczce, to jakby to jest to samo. Czy skręcasz na parkingu samochodowym, to jest to samo, bo musisz, kurwa, jakby nie przyjebać w samochody, które już tam stoją, czy nie przyjebać w mur, nie przyjebać w płotek, czy nie przyjebać coś innego. Mówił, że zawsze tyłem parkuje. Ja kiedyś zawsze też tyłem parkowałem. Ale to się nie brało z tego, że nie potrafiłem parkować przodem. Tylko brało się to z tego, że miałem splitter bardzo nisko w M2. I jak masz ten. Jak powiedzmy to jest. Wiesz, to jest droga. To jest droga, że tu miejsce parkingowe i tu masz krawężnik, to ja idealnie jakby na krawężniku miałem splitter samochodu. I jakby nie było z tym problemu do momentu, kiedy ta droga była równo, ale jak tu był spadek w tej drodze, to już haczył. A naturalnie jakby wydech był trochę wyżej. Jakby trochę inaczej ten samochód był ten, nie? Ja parkowałem tyłem, dlatego że ten. Parkowałem tyłem, bo przodem jakby musiałbym dużo więcej miejsca zostawić. Jakby nie mogłem najechać kołem do końca. Rozumiecie, co chodzi, nie? Więc no. A teraz za to nie parkuję tyłem, bo mam lotkę, która tam delikatnie wystaje. I też nie mogę dojechać za bardzo do końca. Znaczy, teoretycznie mogę, wiesz, bo to też nie jest kurwa pół metra, nie? Ale jak na przykład tu bardzo często na przykład jakiś znak stoi albo jakaś barierka, no to mógłbym przyjebać kurwa tym, bo tu jest na przykład 30, nie, 20 centa, a nie dojadę już tyłem, bo ta lota wystaje, nie? Ale po co to liczyć, jak można na wyjebaniu tyłem? My na przykład mamy taki garaż w domu, i on jest tak zbudowany. Tak zbudowany i to jest brama, nie? No. I ogólnie trzeba wjechać tak, że wjeżdżasz tak i potem jakby tu skręcasz pod ścianę, nie? Bo nie masz jak wjechać, żeby ten samochód powiedzmy tak stał, nie? No nie wjedziesz na prostych kołach, bo tutaj jest murek.
I mnie Sandra zazwyczaj wkurwia tym, bo ona zazwyczaj staje po prawej stronie, a ja po lewej. No. I ona tak. I ona wjeżdża samochodem tak. Tu jeszcze kurwa stoją jakieś kurwa graty, jakieś kurwa rzeczy. Tu coś kurwa stoi. Tu kurwa coś stoi. Tu jest kurwa jakiś rower. I ja jak wjeżdżam, to mam gdzieś po kurwa 3 centy z każdej strony, nie? A wystarczy, że... Zobacz, nie? Bo mi to przeszkadza. Tak w ogóle to bym nie wjechał, nie? Bo to też ten obrazek nie jest jakby audiowizualny, ale wystarczy, że ona ten samochód tak samo by kurwa najechała, tylko postawiłaby go tutaj. I ja już mam jakby większe możliwości, że żeby wjeżdżając tutaj nie haczyć o rzeczy. Nie wiem, jak mam to kurwa wytłumaczyć. Ale przez to, że ona kurwa nie dojeżdża do końca tego, nie dojeżdża do końca tego i nie prostuje tego samochodu kurwa w tym garażu. Jakby już chuj, nie wymagam tego. To stawia mi kurwa 6-metrową kurwa kabarynę i ten tył. I ten tył kurwa haczy, jak było miejsce, w które wjeżdżam. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Chodzi o to, nie? Że jak tutaj masz powiedzmy, nie wiem, że coś powiedzieć 2 metry, to ona przystawiając ten samochód tutaj, tu już bym miał kurwa 2,30, nie? Więc no. Rozumiecie, o co mi chodzi? No. Muszę jej to kiedyś powiedzieć. Jakby czasami jak mnie wkurwi i czasami jak mnie wkurwi i ten, to ja sobie to zapamiętuję, jak jest garaż i na przykład ona wyjedzie z domu i tutaj powiedzmy tak wygląda, nie, tak jak mówiłem, że są te, to ja wjeżdżam samochodem i stawiam go kurwa na środku. Tak, że nic więcej się kurwa nie mieści. Stawiam go na środku, kurwa, chowam kluczyki, kurwa i tyle. A potem jest, gdzie są? Musiałeś tak zaparkować? Gdzie są klucze? Mówię, nie wiem, kurwa, poszukaj sobie. No. Ja na jazdy. Siema, Patryk. Hej, Karolina. Cześć. Dobra, czekaj, mogę tylko sobie podpiąć... mogę sobie tylko... Tak, tylko uchwyt. To szczerze kusi mnie, żeby zrobić egzamin na prawo jazdy na live. Ja na przykład w ogóle nie jeżdżę manualem, a bym to zdał bez problemu. Coś nie troszczone, chcemy przejść na kika? Słyszałem. A co, zapłacili mu, czy co? Oj, ja z zegarkiem... O kurwa. No, będzie ciasno. Co tu jest? Co tu? Czekaj. Ej, będziesz mogła mieć plecak na sobie? Tak? A dołożysz go? Spoko. Tu wszystko, my. Cyk. I ty będziesz miała gość za 5 pasów, dobra? Mamy radę, tak? Dobra, okej. Okay. Nie muszę mieć za 5 pasów, ale... Będziesz mieć? Nie. Dobra, musisz mi zrobić w sumie... No ale dobra, no to gdzie jest ta niby awantura z Dagmarem? Nigdy nie dostałem tego mandatu kurwa w mieście, ani razu. Dziwi mnie. Zrób szybki test na kategorię B? A to nie jest problem. Przecież ja to robiłem, kurwa, nie wiem, nitro test na prawo jazdy. W ostatnim miesiącu to robiłem nawet, ten miesiąc. Kurwa, jutro mam egzamin. Pierwszeństwo. 71 na 74. A to pytanie, a było skurwione pytanie, bo stała tu osoba i pytanie polegało na tym, czy musisz ustąpić jej pierwszeństwa. Ona stoi, kurwa, ewidentnie na pasach, czyli dostałbyś mandat. I spoko, może sobie nie rości tego pierwszeństwa, no ale jakby zjebane, nie? Tu jakieś inne... Ja tu mam egzamin na... Strasznie. Ja uważam się za wygranego. W tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? Bo dla mnie tak, no stoi kurwa przy pasach. Co no jakby... Wiesz... Czy na Karkonoskiej nie dostałem? Nie dostałem nigdy w mieście mandatu. Jak? Musi tak lepiej niż gorzej. Kurwa, już zapierdolił tych testów 10. No.
mundura afera instruktorska. User joined your channel. To robisz, gangsterze? A co? A nic, pytam, co robisz, gangsterze? Grasz ze mną, czy co? W co? Nie wiem, w CS-a. Cześć, nie? Myszko. No zdominowałem ci teraz. Nie musisz się pokazywać. Wybierz sobie coś ładnego tam. No, jesteś zła? Nie, nie? No nie, pewno? No nie wiem, bo oni mnie tu podpuszczają. Ty. Nie, no tak, Marko, ty jesteś najpiękniejszy na świecie. No nie, ta liga, no tak, Marka, to jest inna liga. Nie ma ligi na Dagmarę, tak? Dobra, idziemy Party X-a odmodować, jak się to robi. Sound muted. Nie, no proszę. Ale nie, to nie o to chodziło! No przecież to była... Ej! Przy nikim nie schudniesz, co przy mnie. Czy pierdolnięci, nie? Fotel Bohemia, po prostu mogłem się pochylić. Ule, zobacz karteczkę w swoim neseserze. Dałam ci kontakt. Czytaj. A, widzowie. On już streamuje w domu, nie streamuje w tym biurze? Sound resumed. Had some. I hit him with the backside. That W looks like.